Co to jest dobre wychowanie? A to jest to, że rodzice muszą dobrze wychować dzieci, żeby biznes dobrze szedł. A jak nie wychowają, to są dla niami. A w jaki sposób trzeba wychowywać dziecko, aby urosło na porządnego człowieka? Żeby dużo jadło. Czego? Jedzenia. Bo kotlet daje porządność, a solówka jest zdrowa na oczy. Rodzicom się nie uda. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko. Dlaczego? Bo wzmacnia kości. Trzeba dziecku dużo zabraniać, bo mu się po prostu przewróci w głowie. Ale dziecko trzeba przytulać. Porządnie przytulać. Dlaczego porządnie? Żeby było dzielne, umiał sobie same podciągnąć spodnie, zasunąć coś. A co zasunąć? Los polecki. A jak wygląda taka osoba, która jest bardzo dobrze wychowana? Ma dużo pieniędzy i ten wychowany człowiek jest piękny, oczywiście. Bo dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydci. Bo mało na tym zarabiają, że są brzydci. Są brzydci, bo mają złe miny. Na złość komu robią i źle się wychowują. To wszystko z tej brzydoty. A kiedy dobre wychowanie może przydać się najbardziej? Przyda się, jak się idzie z dziewczyną na randkę, ale nie można jej bić. A co można robić? Tylko jej na dobro robić. Na przykład co? Pocałowywać. Przytulać ją. Puszczać oko, jak sobie życzy tego. I trzeba płacić za jej deser. A dlaczego trzeba płacić? Bo na przykład jest piękna. I trzeba jej troszkę się podlizać. A za obiad to nie? To zależy, ile wsuwa. A jeśli dużo? To dużo trzeba zapłacić. A czy dobre wychowanie może w czymś przeszkadzać? Tak, w normalnym życiu.